teraz przed nami walka wieczoru. Jako pierwszego do klatki zapraszam Mahmud Muradow. Z Uzbekistanu, trenujący na stałe w Monster Gym w Pradze. Rekord MMA, 3 zwycięstwa, 2 porażki. Debiutował w klatce w kwietniu 2012, czyli stosunkowo niedawno tak naprawdę. Od Maćka Różańskiego jest odrobinę wyższy, ale nie jest to przewaga na tyle znacząca, która mogłaby mieć w tym pojedynku, myślę, jakieś znaczenie. Trzeba na sobie zaznaczyć, że pierwotnie przeciwnikiem Maćka miał być Marcin Krzysztofiak, zawodnik Anko z Poznań. Jednak doznał kontuzji i wycofał się z tego pojedynku. A właśnie Mahmud Muradow ostatnią swoją walkę z Krzysztofiakiem przegrał. W jaki sposób? Z tego co pamiętam, była to decyzja. No ale powiedzmy sobie szczerze, zawodnicy z Ankosu, no to to jest klasa sama w sobie. No Borys Mańkowski, bardzo mocny zawodnik, wychowanek Andrzeja Kościelskiego. Tak, no jest chociażby Mateusz Gamrot, który też niedługo zadebiutuje w KSW. Kolejny młody zawodnik, utalentowany. Dla Maćka ten przeciwnik w tym momencie jest takim zawodnikiem, można powiedzieć, otwierającym mu bramy do większych organizacji, bo nie oszukujmy się, że już są zainteresowanie, że jest dość duże zainteresowanie Maćkiem Różańskim, który jest, no, można powiedzieć, jednym z dwóch najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w kategorii 84 kg. Co więcej, trzeba powiedzieć, że Maciek, poza tym, że jest dobrym zawodnikiem, to bije się w taki sposób, jaki lubi oglądać publiczność. Jest brązowym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, mistrzem Polski, ale ma świetne umiejętności stójkowe, bardzo dobry boks, dobry balans, dobra praca nóg. Ostatnią walkę Maćka na gali Iron Fist, gdzie bił się ze Szwedem Christianem Lexelem, również bardzo mocnym zawodnikiem, i tam był potężny lewy sierp. Christian Lexel padł jak ścięty, także Maciek potrafił uderzyć i potrafi poddać. Christian Lexel był zawodnikiem dużo bardziej doświadczonym. Dokładnie, dokładnie. Wtedy Christian Lexel... 8 zwycięstw i 4 porażki miał na koncie. Dokładnie. Mahmud Muradow na razie wygrywał z zawodnikami, którzy nie mogą się pochwalić zbyt dobrym bilansem, mieli więcej jednak porażek. Oczywiście o niczym to nie musi przesądzać, zobaczymy za momencik, co pokaże nam w klatce. Zawodnik tego teamu już dzisiaj brał udział, walczył z Niemcem w pierwszym ćwierćfinale, tak? No i nie pokazał się zbyt dobrej strony, bardzo szybko. A w drodze do klatki Maciej Różański. Utwór napisany specjalnie dla niego. Maciek Różański, człowiek pozytywnie zakręcony, wiecznie uśmiechnięty, z bardzo dobrym podejściem psychicznym do zawodów. Jego tak naprawdę stres nie zżera. Jego stres zdaje się motywować i wyciągać to, co w nim najlepsze. Tak, a prywatnie strażak od półtorej roku jest zawodowym strażakiem. Że jak wiele polskich zawodników MMA, zresztą dość duże upodobanie tego zawodu wśród zawodników. Ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, bo strażakami są Maciej Rokiec Jewtuszko, Maciej Różański, wybitny zawodnik submission i grapplingu, Zbigniew Tyszka, jak tak dalej pójdzie, to myślę, że... Krzykowski, również bardzo doświadczony zawodnik MMA. Jak tak dalej pójdzie, to Straż Pożarna może zyskać miano służby specjalne. Tak, tak, tak. Będziemy mieli najmocniejszych strażaków na świecie. Maciej Różański na chwilę obecną w MMA walczył 3-krotnie, 3 razy wygrał. To jest jego 4. pojedynek. Możemy powiedzieć, że jest dobrze przygotowany. Jego wygląd pod względem fizycznym na pewno poprawił się sporo od ostatniego pojedynku.
które miałem przyjemność oglądać, zazwyczaj kończyły się w parterze. Jeżeli dochodził do rozwiązania w stójce, to jednak Muradow przegrywał. Tutaj myślę, że to jest dobra wiadomość dla Maćka Różyńskiego, który jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, to ma bardzo, bardzo solidny parter, jest bardzo utalentowany. Jego jiu-jitsu jest proste, ale zabójczo efektywne, o czym mieli okazję przekonać się najmocniejsi zawodnicy w Polsce na ostatnich mistrzostwach, gdzie pokazał się z fantastycznej strony. No i myślę, że możemy spodziewać się naprawdę dobrego i mocnego pojedynku. Dokładnie. Pochodzi z Uzbekistanu, ale przyjechał do nas z Czech. Ma 188 cm wzrostu, a jego zawodowy rekord to 3 wygrane i 2 porażki. Zawodnik Monster Gym Praga w narożniku niebieskim Mahmud Muradow. A w narożniku czerwonym niepokonany reprezentant Berserkers Team Szczecin, mierzący 185 cm wzrostu, Maciej Różański! W ostatniej walce Maćka mieliśmy przyjemność oglądać jego bardzo dobre umiejętności bokserskie. Pokazał tak naprawdę podobny kunszt do Irka Ziółkowskiego, bardzo dobry balans. Bardzo dobra praca na nogach, te ciosy dochodziły celu, dobra praca nóg, jeżeli chodzi o kopnięcia, o no, parterze, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę tutaj, że możemy być, Wojtku, bardzo spokojni, jeżeli chodzi o Maćka. Myślę, że jest faworytem w tym pojedynku, ale Mahmud Muradow zaskakiwał niejednokrotnie, bardzo mocne, szybkie starcie. No, kilka ciosów doszło do głowy Maćka, dobry podbródkowy. Dobre, szybkie wymiany. Szybki jest Muradow. No na razie te ciosy trafiają. No, tutaj próba zajścia, troszeczkę niebezpiecznie, ale Maciek Różański zachował zimną krew. Bardzo inteligentnie widział, że te ciosy jednak no ciężko mu jest wyprowadzić. Zbiera, więc zszedł tam, gdzie czuje się pewnie. Bardzo dobra kontrola. I potężny błąd Muradowa, wrzucił sobie Maćka do dosiadu. Myślę, że tutaj zaraz posypie się grad ciosów. Maciek bardzo szanuje pozycję. Ustabilizował, kontroluje. Tak, no kto z nim ćwiczy, na pewno wie, że Maćka raz wpuszczonego w dosiad ciężko z niego wypędzić. Jest to co prawda pierwszy etap walki, gdzie jeszcze zawodnicy zachowali praktycznie 100% sił. Także ciężko jest utrzymać. Bardzo dobre wejście. Podebrał rękę. Duszenia trójkątnego rękoma. Maciek wybiera sobie cały luz z prawej ręki. Proszę zobaczyć, jak to robi zawodnik. I bardzo spokojnie. Bez przejścia nie udało się. Dalej rozbija przeciwnika, ale ciągle szuka. Mahmud Muradow bezradny próbuje tutaj mostować. Bardzo dobrze. Kilka ciosów na głowę, kilka ciosów na korpus. Dobre trzymanie pozycji. I kolejna próba mostu. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Ładnie uciekł. Wyniósł wysoko Maćka, bardzo mądrze skręcił opiera się. Maćka o klatkę. Dobra strategia. Jest na pewno wysoki, więc będzie próbował wstać i z góry próbować atakować Różańskiego. Ale na razie spokojna kontrola. No Maciek troszeczkę tutaj się zagapił, wpuścił sobie Muradowa do półgardy. Chociaż on lubi tą pozycję. Myślę, że Maciek to celowo zrobił. Ma dobrą zrobił. Kontrolę pod pachą i z powrotem garda. Myślę, że Maciek będzie szukał teraz może jakiegoś przytoczenia czy trójkąta. Dobrze wybiera rękę. No kilka mocnych ciosów. Doszło głowy Maćka Różańskiego. Dobra kontrola rąk, jednak Maciek szuka tego trójkąta. Wie, że jest w stanie to wyciągnąć. Myślę, że czuje się silniejszy. Dobra kontrola za piszczel. Pasywny.
publiczność zagrzewa Maćka do walki. Na razie spokojnie. Muradow jakby odrobinkę przysnął, zwolnił tempo. Nawet nie próbuje przechodzić tej gardy. Pewnie będzie próbował ground and pound. No kilka błędów. Tak, myślę, że Maciek za szybko chciał wstawać. Sweepa. Odsłonił się, zebrał kilka ciosów, na pewno kosztowało go to trochę siły. Muradow bardzo mądrze. Ale widzimy, że jednak Muradow też ma pojęcie siły o parterze. Dobrze się bronił w tym dosiadzie. No tak jak wspomniałem, wszystkie swoje walki, które rozstrzygnął na swoją korzyść, jednak kończyły się w parterze. Ale Maciek Różański... Tak, teraz walka przeniosła się do stójki. Dobre wyniesienie, myślę, że Maciek będzie próbował. Bardzo dobrze uniósł partnera, półgarda, solidnie. Kontrola. Marko Muradow próbuje tam się posiłkować troszeczkę klatką. Ale spokojnie, Maciek kontroluje dość ciasno. Na razie nie wygląda na zmęczonego. Trzeba też powiedzieć, że Maciek nie jest zawodnikiem, który się podpala. On jednak na spokojnie, systematycznie idzie naprzód. Ciągle szuka, widać. Ciągle szuka tej możliwości, żeby zabrać tą rękę. Założyć tego popularnego żurawia, który nadlatuje nie wiadomo skąd. Na razie Muradow dobrze się broni. Próba gilotyny ze strony Muradowa, ale... 10 sekund. I jest gilotyna ze strony Maćka. Czy to wystarczy? Wystarczy czasu. Aj. Myślę, że gdyby momencie zabrakło dosłownie kilku sekund, bo jednak tak zapięta gilotyna, z tego się raczej nie wychodzi. Widzimy chyba, że Maciek... Ale dobra pierwsza runda, naprawdę... Jestem mile zaskoczony poziomem Muradowa, jednak pokazał, że ma pojęcie o MMA, na pewno nie jest to zawodnik jakiś przypadkowy, a na pewno nie jest to tak zwany kelner. No. Nie ma chaosu, nie ma wpadania. Dobra jest stójka, to na pewno, początek walki, te wymiany bokserskie były dla Muradowa. Maciek szybciutko sprowadził, widzimy tutaj powtórki. Troszeczkę kilka błędów, jeśli chodzi o trzymanie gardy jednak. Trochę za szeroko, ale Maciek myśli w walce. To nie jest sport dla ludzi, którzy nie myślą, analizuje, wyciągną wnioski, tutaj... przeniósł walkę do parteru. Tak. No na pewno na plus Muradowa mówi, możemy zapisać tą ucieczkę z dosiadu. Spokojnie, nie panikował, wyczekał moment, no i zrzucił Maćka z dosiadu. No Magu Muradow imponuje wyglądem, jeżeli chodzi o budowę fizyczną. Tak, no na ważeniu widzieliśmy, że wniósł 82 kg 700 gram, czyli był grubo poniżej limitu, ponad kilogram. Także pytanie, czy to jest jego, czy ta kategoria na pewno jest dobra dla niego, czy nie powinien może do 77 kg zbijać. Na pewno byłby troszeczkę szczuplejszy, ale z tymi warunkami fizycznymi myślę, że byłaby to dla niego optymalna. No widzimy, że Maciek Różański... Dokładnie, no zebrał swoje, ma rozbity nos. Trochę oczy opuchnięte. Muradow bez śladów Muradow. Punkt dla niego. No sędziowie na pewno to widzą. Znaczy nie, no na pewno to nie miało wpływ na punktację, zdecydowanie na pewno... Maciej wygrał tą walkę, na pewno kontrolował, miał dosiad. Może nie zdecydowanie, ale myślę, że 10-9 można by było na korzyść Maćka punktować. No widzimy poprawianie suspensora przez zawodnika z Czech, być może... Dziwna sytuacja, ten suspensor jest... Myślę, że powinien być... Pod spodem jednak. Tak. I powinien to się spodenki być poprawiony. Zsunęła. Aha, no dobrze, wszystko widzimy. To się zdarza. Oby nie za często, bo wolimy jednak oglądać dobre wymiany zarówno w stójce, jak i w parterze. Ale klatka zamknięta. Bartosz Węgielnik rozpoczyna drugą rundę. Druga. Widać Maciek Różański już skupiony, już te ręce wąsko. Oj, kolejny, ale doszło ładny cios, doszło celu, ten prosty. Rzucony, tak
Bardzo niebezpiecznie, kilka centymetrów. Trochę fantazji włączył Muradow tutaj, żeby to nie skończyło się dla niego. No jest niebezpiecznym zawodnikiem, niebezpiecznie. Tragicznie. Maciek szuka tych sierpów, które sięgnęłyby celu. Jednak Uzbek, bardzo ładne zejścia. I obalenie. Dobre obalenie. Ale jest próba gilotyny, jest złapana. Zostawił głowę. Zapięta gara i odklepanie. Dowód na to, że z Maciejem Różańskim nie ma żartów. Z Maćkiem Różańskim w parterze jest tak jak z rekinem w morzu. Na pewno podczas obalenia nie można aż tak zostawiać odkrytej głowy. Maciek to korzysta na pewno. Ale nie był to spacerek dla Maćka, nie możemy tego powiedzieć. Była to ciężka walka, na pewno Muradow zaskoczył takim niekonwencjonalnym stylem uderzenia, kopania, boksowania. Ale myślę, że to dobrze. Myślę, że ta walka po raz kolejny pokazuje, że Maciek jest zawodnikiem wszechstronnym. Chciałoby się powiedzieć kompletnym. Z Christianem Lexelem zakończył walkę w stójce, w piękny, bokserski sposób. Tutaj okazało się, że no, nie sposób znaleźć takiego rozstrzygnięcia. Przeniósł walkę do parteru. Adaptuje się, rozwija się z walki na walkę. Widzimy, że jest coraz lepszy. Miejmy nadzieję, że będziemy go widzieć w coraz lepszych galach, z lepszymi przeciwnikami. No jest to nieuniknione, bo jak wiemy, interesują się nim największe polskie organizacje. Czekamy tylko, kiedy trafi na rozpiskę czy to KSW, czy MMA, tak, bo na pewno jest to nazwisko, które zainteresuje właścicieli tych organizacji. Piękny gest ze strony Maćka, pokazuje symbol klubu, którego jest wychowankiem. Przypomnijmy, że Maciek zaczynał przygodę swoją w Stargardzie Szczecińskim pod okiem Tomka Stasiaka, który jest sędzią punktowym tego turnieju. Od dłuższego czasu pod swoje skrzydła wziął go Piotr Bagiński. I czekamy, gdzie zobaczymy Maćka dalej. W 6 sekundzie drugiej rundy przez ruszenie pilotę nowe. Walkę wieczoru wygrywa Maciej Różański! Serdeczne gratulacje dla Maćka. Szacunek dla Mahmuda Muradowa. Zawodnikom wręczy przedstawiciel firmy MIL, pan Adam Gabrielu. Myślę, że Wojtku, że piękne zakończenie reaktywacji Areny Berserkerów po 10 latach w finale, który zobaczymy w następnej edycji, dwóch Berserkerów. Walka wieczoru. Dokładnie, w turnieju. W pięknym stylu wygrywa kolejny Berserker, Maciej Różański. Może jedynie na polu walk amatorskich mały niedosyt, bo tam zarówno reprezentant Berserker Team Szczecin Marcin Mazurek, jak i Marek Sandrakuła ponieśli porażki z rąk zawodników Gracie Bara Łódź, no ale pamiętajmy, że są to walki amatorskie, ci zawodnicy jeszcze będą mieli czas, ale widzimy Maćka. To możesz powiedzieć coś więcej, bo już się gdzieś mówiło, spekulowało, że konfrontacja sztuk walki się tobą interesuje. Mogę tylko powiedzieć, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy. To jeszcze powiedz tylko słówko o swoim rywalu, bo nieźle cię chyba zmęczył w pierwszej rundzie. Nie poszło jakoś tak łatwo, jak wiele osób przewidywało. Ty spodziewałeś się, że będzie tak troszkę trudno w tej pierwszej rundzie? Nastawiałem się na 3 rundy, ale z drugiej rundzie już wyczaiłem, że biję lewy sierp, blokowałem, było dobrze. Dziękujemy ci serdecznie, gorące brawa, Maciej Różański! Maciej Różański jak zawsze skromny, pozytywny. Nie chciał zdradzić Romka tajemnicy, czy są prowadzone jakieś rozmowy z większymi organizacjami, czy nie? To już koniec dzisiejszego widowiska. Nie ma, że ja krasowy polityk nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dokładnie. I jednak mamy nadzieję, że zobaczymy go. Tak, no i była to ostatnia walka dzisiejszej gali. Myślę, że zarówno frekwencja, jak i poziom sportowy dopisały. Miejmy nadzieję, że spotkamy się również na drugiej edycji. Po reaktywacji na drugiej edycji Arenów Berserkerów. Żegnają Państwa Wojciech Podgórski i Grzegorz Klot. Dziękujemy.